tak jak piszesz pięknie. Właśnie to jest u Stanisława Sokockiego, którego bardzo cenię jako pisarza, jest zawsze styl mówiony jest równie piękny jak styl pisany. I Stasiu, czy mogę jakby No, tak, proszę. No, no. zilustrować to, co mówisz takim właśnie wierszem z tomu Szczęście w czapce niewidzce. Erotyk z morzem w tle. Podtytuł mówi mężczyzna. Złowiłem ją. Na złoty haczyk czułych słówek. Rzuca się jak piskorz w piasku pościeli. Wyślizguje z oczu, z rąk. Przytrzymuje ją nagą za łuski, skrzela płetwy ramion. Mam oczy, ręce, usta pełne jej nagości. Cały jestem miłosnym mozołem. A ona latającą, świecącą rybą. Wymyka się, rozfruwa nad piaskiem. Gdzie jest jej czuły punkt? Żeby zmiękła, opadła z sił, czuję jak tracę siły, jak wciąga mnie do swojego morza, razem z wędką i moimi butami numer 40. Jak rozprzestrzenia się we mnie. Teraz pływamy oboje, zalewają nas fale czułości. Moja syrena nurkuje we mnie, śpiewa, ja jej wtóruję. Morze mruczy zadowolone, przewracając się z fali na falę i wciągając coraz głębiej, aż tracę z oczu bezpieczny ląd. Tak, no to potwierdza to moje.